Decyzja już pod koniec października w Porębie Wielkiej stanie odwierz badawczy. Jeżeli badania się potwierdzą, a wszyscy mamy taką nadzieję, że wody w Porębie Wielkiej nadal są i mają takie właściwości, jak w latach 70. zostało to zbadane, a więc temperatura jest na wylocie co najmniej 42 stopnie, mają taką mineralizację, jaka jest potrzebna do działań balneologicznych, leczniczych, jak również do działań rekreacyjnych, no to tutaj niewątpliwie ruszą szybko prace związane z projektem, związane z przygotowaniem do inwestycji i pewnie ruszy sama inwestycja bardzo szybko. Pieniądze na ten cel udało się pozyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który przyznał spółce Gorczańskie Wody Termalne dotację w wysokości 1 300 000 zł. No w pierwszej kolejności chcemy podziękować, oczywiście jeżeli chodzi o Warszawę, to pani wiceprezes zarządu Narodowego Funduszu, pani Małgorzacie Skucha, jak również jeżeli chodzi o Warszawę, ale Warszawę i Limanową, to panu posłowi Tadeuszowi Patalicie, który od momentu, kiedy został posłem, faktycznie mocno się zaangażował i pomógł nam w pozyskaniu tych środków. Natomiast tutaj na terenie to oczywiście serdecznie spółka, mam na myśli zarząd, dziękuję wspólnikom, którzy lobbowali za tym przedsięwzięciem, w szczególności panu staroście. Myślę, że to pobudzi rozwój gospodarczy. Wszystko na to wskazuje, że po powstaniu tych źródeł geotermalnych powstaną hotele, powstanie cała infrastruktura i przede wszystkim rozwinie się turystyka w powiecie limanowskim i da miejsca pracy. Teraz zarząd spółki chce przede wszystkim powiększyć teren, na którym znajduje się odwiert. Być może uda się wynegocjować zamianę ponad 2,5 hektara gruntu, którego właścicielem jest spółka, z gruntem przyległym do działki, na którym jest odwiert, a należącym do Gorczańskiego Parku Narodowego. W przyszłości mógłby tam powstać większy kompleks turystyczny, bo w planach spółka chce również zagospodarować znajdujący się w pobliżu odwiertu dom wczasów dziecięcych. Józef Budacz, TV28.